na koniec życia zwraca się do Najświętszej Ofiary Mszy Świętej w Rycie Rzymskim, stopniowo, falą, jestem świadkiem, jak rozmawia ze swoimi bratem, siostrą, nie są w stanie przemóc jego argumentów. Jest bardzo w tym, jak każdy człowiek, każdy brat chce sam, idąc ku mszy świętej, nie zrazić do tej sprawy swojego rodzeństwa. Ale czyni to ze stanowczością. Mi każe też na front występować, niech i ksiądz powie. No i mówię, no i co? Ty se mówię, ja se wzrósł. Kaktus tu rośnie, jak patrzysz na te, chciałbyś powiedzieć, kreatury zygarłowskich, obłudników. Jeden po sąsiedzku klęcznik mi robił, do sokolnik. Niech się ksiądz za mnie modli, bo ja się nie umiem modlić. Czy chciał mi powiedzieć, niech się ksiądz za mnie modli, bo ja się nie umiem modlić, ale umiem pracować na Boga. To moje słowo przyjmij, baranie, Tomasz Zygarłowski. Ktoś wychował dzieci na cudzołożników. Syn bez ślubu z babą. Drugi syn z babą w dobu żył. Dziecko takie, oni ślub biorą. Tylko u kogo żyli? U ojca i matki. Tomasz, Barbara. Świątoszki, świątobliwi. Nie święci. Właśnie takie karykatury. Świętej pamięci Jerzy umarł. Będzie siostra do Pana pisać, wykorzystując wiek, prestiż, że dzieci ma, wszystkie pobożne, w neokatechumenacie, po 8 dzieci mają. Jeszcze im tylko jednego brakuje, sprzedać chałupę i wyjechać do Niemiec, do Chin. Może zrobią to. Dzieci na ulicę pójdą jak Rumuny i będą żebrać na mamę i tatę, bo ci będą ewangelizować, albo nie. Bo dadzą im takie sprawności, że dadzą sobie radę w tym świecie, ale jak rząd nakaże maski założyć, to dureń jeden ojciec będzie dzieciom maski zakładał i kazał się chrzcić, bo słuchać rządu to słuchać Boga. Dureń z neokatechumenatu. Kolejny z rodu Zygarłowskich. I wymyślą, że jakby świętej pamięci Jerzy dzisiaj żył, to u Boga żałuje za to, co zrobił. Że się zwrócił do Najświętszej Ofiary Mszy, do katolickiej wiary. Kto msza święta w Rycie Rzymskim wyraża, przekazuje i szczepi.